Cześć, dzisiaj będę miał dla was odcinek Q&A z odpowiedziami na wasze pytania, ale najpierw... Ale najpierw chciałem zakomunikować wyniki konkursu pod tytułem Daj się odkryć, który przeprowadziłem wspólnie z Eurosportem. Zadaniem było zgłosić własnoręcznie zrobiony film na temat sportu. W dwóch dotychczasowych odcinkach na ten temat omówiłem troszkę prac, które zostały zgłoszone w dwóch turach. Prac przed końcem konkursu doszło jeszcze przynajmniej drugie tyle. Obejrzałem tak naprawdę kilkaset waszych filmów i sam się, myślę, dużo nauczyłem, podejmując próbę ich krytyki. Laureatów konkursu jest sześciu. Mamy trzy wyróżnienia, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz trzech zwycięzców, którzy przejdą do następnego etapu, którym będzie bycie korespondentem Eurosportu na Pucharze Świata w Wiśle w skokach narciarskich, po czym Eurosport ze swoim faworytem podejmie rozmowy o stałej współpracy. Wszyscy zwycięzcy zostali wybrani przez jury, w skład którego wchodzili ludzie z Eurosportu oraz ja. Zacznę od dwóch wzmianek honorowych. Niestety nie starczyło dla was nagród, ale chciałem po prostu wyróżnić dwie osoby. Pierwszą osobą jest Dobrosław, który sporządził relację z meczu Chelsea Bate Borisov. Bardzo mi się podoba twój zapał i imponuje mi to, że nagrałeś to niezbyt dobrym sprzętem, ale sprzęt nie jest niczyją winą. Masz fajny flow przed kamerą i myślę, że naprawdę jak będziesz nagrywać, to będziesz nagrywać coraz lepiej i dojdziesz do bardzo wysokiego poziomu, więc gratki. Drugą osobą, którą chciałbym honorowo wspomnieć, jest Mateusz, który przygotował taki krótki reportaż na temat karate. Nagrany bardzo poprawnie, forma jest tutaj taka, nie zwraca za bardzo uwagi ani in plus, ani in minus, ale podoba mi się struktura i to, jak opowiadasz historię i to, jakie pytania zadajesz ludziom. To znaczy, bardzo w ciekawy sposób to jest uchwycone i wytłumaczone i przyjemnie się to ogląda. Myślę, że to jest dobra recepta na tego typu tematykę. Więc też życzę powodzenia, naprawdę. A teraz trzy wyróżnione filmy. Pierwszy z nich autorstwa Mateusza. Omawiałem go w pierwszym odcinku mojej analizy vlogów widzów. Bardzo solidna robota, piękne zdjęcia. Sama przyjemność jest to oglądać. Drugi wyróżniony film od Pawła. Spodobał nam się bardzo twój styl prowadzenia tego filmu, wsparty bardzo dobrymi zdjęciami, fajnym zastosowaniem slow-mo, dobrymi kolorami. Naprawdę dobra robota, a mnie osobiście przypominasz trochę Mietrzyńskiego. Podoba mi się to, że ekscytujesz się tym wydarzeniem sportowym, będąc troszkę obok niego. To jest naprawdę spoko. Trzecie wyróżnienie, Max. Max w ogóle bardzo fajnie operuje w tym filmie poczuciem humoru. Film jest na temat windsurfingu. Masz przede wszystkim wielką charyzmę i luz przed kamerą. I jesteś kolejną osobą, którą będę namawiał, żeby nagrywała. Dobra, a teraz trójka zwycięzców. Pierwszy zwycięzca... Marcin. Myślę, że nikogo ten wynik nie zaskakuje, jeśli oglądaliście dwa moje poprzednie filmy na temat analizy vlogów. Zdecydowanie doskonałe zgłoszenie pod każdym praktycznie względem. Świetnie poprowadzone, świetnie nakręcone, z rozmachem, aż mi głupio się wypowiadać o tym vlogu, bo jestem praktycznie pewny, że gdybym sam tam był w tym dniu, nie nagrałbym tego lepiej. Świetna robota, gratuluję i mam nadzieję, że w Wiśle będziesz się dobrze bawił i nagrasz coś równie wypasionego. Drugie zgłoszenie też nie powinno was zdziwić, jeśli oglądaliście poprzednie odcinki. Jędrzej, proszę państwa, czyli autor filmu na temat meczu Polska-Senegal. Tak jak mówiłem wtedy, to jest dokładnie to, czego Eurosport szukał w tym konkursie. Pokazywanie wydarzeń sportowych od strony kibiców, łączenie różnych form narracji, dobre zdjęcia i bycie ewidentnym kombajnem produkcyjnym. Szukaliśmy tutaj ludzi, którzy potrafią samodzielnie wyprodukować film od początku do końca i zrobić to dobrze na każdym etapie i ty jesteś jedną z tych osób. Gratuluję. Trzecia osoba... Damian z kanału Fizyczny Tuning. Za film relacja z targów FIWE 2018. W twoim przypadku jury przede wszystkim zwróciło uwagę na świetny sposób prowadzenia tego i za ogromną charyzmę bijącą z ekranu, kiedy tylko mówisz do kamery. Gratuluję również i muszę przyznać, że sam jestem podekscytowany tym, co wy trzej będziecie w stanie nagrać na Pucharze Świata i sam skonfrontuję z tym swój własny film z Pucharu Świata w Sapporo sprzed jakiegoś półtora roku. Naprawdę się nie zdziwię, jak zrobicie lepszego vloga niż ja. Dobrze, bardzo dziękuję, gratuluję wszystkim zwycięzcom i czekamy na pracę w drugim etapie. A teraz przejdźmy do Q&A. Pytania jak zawsze pochodzą z Facebooka, więc jeśli chcecie zadać pytanie do jednego z następnych, to zadajcie je na Facebooku. Czy jak w tym samym czasie wcisnę gaz i hamulec w aucie, to auto zrobi screenshot?
Pomyliłeś programy, kolego. A może zrobilibyśmy A&Q, gdzie my piszemy... Coś macie głód na zapytaj beczkę, co? Czy planujesz polecieć do Australii i zrobić dużą serię podróżniczą? Mam straszny, wielki apetyt, żeby się bardziej poświęcić tego typu rzeczom i wrócić do takiej działalności, ale potrzebuję jeszcze troszkę czasu. Muszę wyprowadzić trochę tematów na prostą, no związanych z firmą. Widzicie ostatnio, jak moje życie wygląda. Ciągle coś. Jaka najniebezpieczniejsza sytuacja spotkała cię podczas nagrywania ze strony społeczeństwa? No nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy. Ja jestem tak ostrożny, a Japonia jest tak bezpieczna, że naprawdę, no nie wiem. Coś tak bezpiecznego mi się przydarzyło, że nawet nie ma sensu tego wspominać. Czy posiadasz film, od którego możesz śmiało mówić, tak, od tego filmu to jest dobra jakość wizualna? Wydaje mi się, że Więcej niż jedno życie to był taki bardzo przełomowy film. Przed nakręceniem Więcej niż jedno życie Intel dał mi trochę pieniędzy, żebym zorganizował jakąś fajną produkcję. Wydałem praktycznie wszystko na sprzęt, no i na tą podróż do Hongkongu. Myślę, że ten film był przełomowy. No wtedy kupiłem ten swój zestaw Voigtlanderów, które służą mi do dziś. GH4 już miałem wcześniej przy okazji vlogów The Wagapies, ale wydaje mi się, że wtedy dopiero z niej wycisnąłem bardzo dużo. No i też długo uczyłem się tematu fajnych kompozycji i kadrów i miałem pomysły, których nie realizowałem na YouTubie z jakiegoś powodu. I myślę, że w tym filmie bardzo dużo ze mnie wyszło. Krzysiu, czytasz naprawdę fajne książki. Skąd bierzesz pomysły na kolejne tytuły? Kupujesz w ciemno, polegasz na poleceniach innych, czy masz jakiś inny sposób na ich odkrywanie? Najczęściej rekomendującą mi książki osobą jest Sam Harris, czyli podcaster, filozof i naukowiec, który robi takie długiego formatu wywiady. Od niego wziąłem naprawdę dużo fajnych rekomendacji, bo on często tak ma, że jeśli ktoś wydaje książkę, no to w ramach takiego tournée po internecie promocyjnego właśnie jest u niego. I to są zazwyczaj ciekawe rozmowy i jeśli interesuje mnie dany rozmówca, to bardzo często kupuję jego książkę. Myślę, że jak się zacznie słuchać sama Harrisa i zarazem innych podcasterów, których on jakby czasem no zaprasza do siebie ludzi, którzy też mają podcasty i się w ogóle wejdzie w to środowisko takie naukowo-filozoficzne, to wtedy już same sklepy internetowe zaczynają ci polecać na bazie twoich przeszłych zakupów fajne rzeczy. Zdarza mi się też oczywiście po prostu wziąć książkę na ślepo w księgarni, ale staram się tego nie robić o tyle, że bardzo łatwo jest mnie zmanipulować w zakup książki w księgarni i kupuję ich po prostu za dużo, więc wolę kupować jak najmniej, ale w miarę być pewnym, że je przeczytam. Czemu zamiast okularów nie używasz soczewek do oczu? Nie byłoby to wygodniejsze? Tylko w pewnych sytuacjach. Ja w ogóle mam tak, że bardzo się definiuję w życiu jako okularnik. Nie wiem, czuję się nagi bez okularów. Lubię sobie czasem założyć kontakty, ale tylko w takich sytuacjach, jak nie wiem, basen na przykład. Nie przepadam za noszeniem soczewek, ale... No nie wiem, czasem lubię. Za mało eksperymentowałem z nimi. Kto prowadzi kanał Zapytaj Beczkę? Ty czy Mieciu? Kto odbierze przycisk za 1 milion subskrypcji? Kanał jest wciąż mój. Mieciu dostaje połowę hajsu z niego, więc dzielimy się tak pół na pół. Ja co prawda może więcej filmów nagrywam na ten kanał niż on, ale dzielimy się po połowie z uwagi na to, że jest to kanał mój, więc on inwestując w to czas jakby... No rozumiecie, o co chodzi. Kogo najbardziej podziwiasz? Żyjących lub nieżyjących? Mówię o żyjących. Mam takie swoje trio inspiracji, już chyba o tym mówiłem. Ludzie, którzy mnie inspirują na gruncie multitaskingu i robienia wielu projektów naraz w dzisiejszych czasach przerostu informacji. Virgil Abloh, czyli dyrektor kreatywny Louis Vuittona i założyciel marki Off-White, jednocześnie DJ i artysta i człowiek robiący 500 rzeczy naraz, Takashi Murakami, czyli ziomek powyższego, artysta japoński, oraz Kanye West, który pod względem jakimś tam no, muzycznym nie wpisałbym go raczej do czołówki swoich ulubionych artystów, ale pod względem jakby wszystkich projektów, które on robi, jest on mega imponujący. Jaki kraj i jakie miasto wywarło na tobie największe, najmilsze wrażenie? Swego czasu Tokio, ale myślę, że Tokio już mi bardzo spowszedniało przez ostatnie lata i no przyznam szczerze, że już mnie tak nie ekscytuje jak kiedyś. Myślę, że mogę sobie spróbować, może teraz jak wrócę, rzucić sobie wyzwanie jakiegoś odkrycia i ponownego zachwycenia się Tokio. Tam mikrozachwytów jest dużo. Bardzo ciepło wspominam Lizbonę. Mega mi się Lizbona podobała i to zarówno pod względem wyglądu miasta, atmosfery. Przypomina mi Polskę na tej zasadzie, że jest taka trochę przygnębiająca, ale w takim sensie, że ludzie mają taką kontrolowaną zwałę z klasą. Z drugiej strony kuchnia
Portugalii jest przecudowna po prostu. Czasami zostawiasz kamerę na ulicy i sobie odchodzisz. Czy miałeś kiedyś sytuację, że ktoś w takich momentach zaczął się interesować twoim sprzętem i chciał go ukraść? Nie, ale zawsze tak uważam, jak daleko odchodzę. Mógłbyś kiedyś nagrać daily vloga, ale tylko telefonem i obrobić, żeby wyglądało profesjonalnie? Zrobiliśmy tak kiedyś w Kazimierzu. W Polsce. Wszystkie moje vlogi z maratonów są również kręcone telefonami. I kiedyś jeszcze zrobiliśmy taki vlog z Islandii, smartfonem w całości. Bardzo mnie zastanawia, skąd czerpiesz motywację, energię, te wszystkie chęci do robienia tylu rzeczy naraz. Chodzi mi głównie o tego przysłowiowego kopa, który popycha cię do przodu. Może masz jakiś swój złoty środek, który pomaga ci w te gorsze dni, w które nic ci się nie chce, albo masz po prostu zły humor. Moim ulubionym trikiem na takie dni jest zimny prysznic. To brzmi bardzo platonicznie, ale jak spryskam się zimną wodą, to od razu bardziej mi się wszystko chce i bardzo mnie to budzi i daje taką czystość myślenia, więc jeśli chcecie się obudzić z marazmu, to może spróbujcie sobie zimnego prysznica albo zrobić sobie taką bidną wersję japońskiego sento, czyli gorąca kąpiel i na przemian wchodzić pod zimny prysznic. Ja coś takiego bardzo lubię. Lubię też bardzo ćwiczenia oddechowe Wima Hofa. Jest taki filmik na YouTubie, gdzie głos Wima Hofa jest nałożony na kilka piosenek z płyty Dark Side of the Moon Pink Floydów i bardzo lubię go słuchać i jednocześnie robić te fajna zabawa. I to bardzo relaksuje. To jest taka trochę uczucie jak medytacja, tylko bardziej intensywne. W sensie w ciągu 15 minut masz taką korbę jak po godzinie medytacji. No i sama medytacja też, tak a propos, jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jak nic ci się nie chce robić, to nie rób nic przez 10 minut. To jest naprawdę dobry sposób. Byłeś już w Lekko nie będzie. Może teraz czas na 7 metrów pod ziemią. Mam nadzieję, że nie trafię do tego programu, chociaż bardzo go lubię. No nie chciałbym być bohaterem jakby takiej tematyki. Czy podróżowałeś lub masz zamiar podróżować autostopem w kraju, w którym byłeś albo będziesz po raz pierwszy? Ja nie lubię. Naprawdę nie lubię. No kurde, nie każdy musi wszystko robić, tak? Ja nie lubię autostopem podróżować i w ogóle nie lubię jakiejś takiej podróży po bandzie. W ogóle ja nie jestem podróżnikiem, w sensie ludzie bardzo tak projektują we mnie jakąś taką wizję, że ja cały czas się poruszam po świecie, ale jak się porównam przecież to, co ja robię do takiego Fazowskiego na przykład, to w ogóle ja mu nie dorastam do kostek, jeśli chodzi o podróże takie z jajem, nie? Ja mam po prostu kompletnie inny pomysł na siebie i inny zestaw umiejętności i tak dalej. Ja lubię być w wielkich miastach, zazwyczaj tych bezpiecznych. Nie myślałeś nigdy o uzyskaniu japońskiego obywatelstwa metodą naturalizacji? Nie. Jest bardzo wiele powodów, dla którego nie chcę to zrobić, ale taki, który mi przychodzi jako taki najbardziej ewidentny, jest taki, że Japonia nie uznaje podwójnego obywatelstwa, więc musiałbym w pewnym momencie swojego życia, po bodajże 10 latach mieszkania w Japonii, albo więcej nawet, stwierdzić, nie jestem już Polakiem, będę Japończykiem. Jak stoisz z medytacją? Czy uprawiasz ją na tyle często, żeby miała wpływ na ciebie? I jeśli tak, to zauważasz jakieś zmiany? Medytacja mi bardzo pomaga i uciekam się do niej głównie wtedy, kiedy mam przerost pracy, albo ciężko mi się myśli, albo ogólnie mam jakieś gorsze okresy. Zmiany zauważam na przestrzeni ostatnich lat, chociaż oczywiście ciężko jest wyizolować jeden czynnik, taki jak medytacja w obszarze tak złożonym, jak kilka lat życia. Czy rozważasz rozbudowanie swojego systemu o obiektywy typowo filmowe? Czy myślałeś o przejściu na kamery już typowo pro, na przykład Redy? Mnie się wydaje, że to nie ma sensu do vlogowania. W sensie to jest straszny przerost formy nad treścią. Można robić takie rzeczy jako takie eksperymenty, pobawić się tym i tak dalej, ale tych sprzętów nie da się używać w taki sposób jak mniejszych kamer. Znaczy to jest smutne może co powiem, ale mnie się wydaje, że nie ma na świecie lepszej konfiguracji do vlogowania niż ja mam. Znaczy w sensie ja naprawdę przepatrzyłem wszystkie aparaty na rynku praktycznie, wszystkie obiektywy na rynku, wszystkie kombinacje tego. I to jest to, do czego doszedłem. Inwestowanie w droższy sprzęt niekoniecznie ma sens, bo im droższa kamera, tym większa i tym trudniej jest zachowywać się z nią naturalnie. I czas reakcji jest dłuższy. Kręcenie Redem jest bardzo czasochłonne i ciężko jest na nim uchwycić prawdę.
Większe kamery są używane do rzeczy inscenizowanych, a wtedy, kiedy są używane do rzeczy dokumentalnych, no jest to trochę inna sytuacja niż to, co ja robię, bo one zaburzają rzeczywistość, bo ludzie widzą, że są kręceni. A ja wolę jednak takie uczestniczenie w sytuacjach, które napotykam. Czy zrobisz kiedyś jakiś cosplay? Zrobiłem właśnie kostium na Halloween. Jest to duch gąciarza.